Trudno jest mi powiedzieć, że trzeba wyjechać z Białegostoku, żeby zrobić karierę. Natomiast faktycznie ci ludzie, którzy wyjeżdżają, jakoś nie są specjalnie tutaj pokazywani. A my mamy taki cykl i pokazujemy młodych twórców, którzy są po prostu nieobecni w Białymstoku, a w różnych innych miastach, czy też poza granicami Polski zdobywają nagrody. I nikt nie ma pojęcia, że pochodzą z Białegostoku i pewnie z chęcią by się też tutaj pojawili i pokazali swoje rzeczy. Kto w ramach tego cyklu tutaj prezentował swoje prace? Paweł Iwaniuk, malarstwo. Bardzo kolorowe, bardzo inne to takie abstrakcje. W tej chwili Adam Romuald Kłodecki wystawą La Scribita Vorto. Kaligraf, ilustrator, człowiek od literek. Przeczytałam właśnie, że mamy do czynienia z wnukiem pana Kłodeckiego, naszego lokalnego esperanckiego bohatera, dzięki któremu odżyło Esperanto po II wojnie światowej. No jestem bardzo ciekawa i człowieka, i dzieła. Adam jest naszym kolegą z szkoły, ale wtedy jeszcze nie przejawiał takich zainteresowań kaligrafią. No i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, dlatego że wiemy, że jest to wszystko zrobione ręcznie, od ręki, bez żadnych pomocniczych linii. Wbija w ziemię. I cieszy nas to, że taki kaligraf jest z Białegostoku. Znany na całą Polskę. Dokładnie, rozsławiam nasze miasto. Jestem mamą. Całe życie, jak był w domu, leżał z ołówkiem, z papierem. Ja mu w tym pomagałam, nie przeszkadzałam, nie ganiałam go do jakichś innych czynności. I ja to wszystko skrzętnie chowałam. Jest tego dużo. No a potem studia w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Wzornictwa. Tak jak rozmawialiśmy, to powiedział: mamo, znalazłem się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Ponieważ on istnieje, Adaś, cały czas w internecie, także z całego świata ma kontakty z podobnymi przecież fascynatami. Był taki moment, kiedy specjalnie, jeszcze jak Adaś był studentem na trzecim roku, przyjechał do niego profesor Chińczyk, który był na kontrakcie w Krakowie, na UJ-cie, i przyjechał się spotkać z kaligrafem z Gdańska i by później opowiadał, że spodziewał się przynajmniej 50-latka, a nie 20-latka. Esperanto to był taki trochę pretekst oraz ukłon w stronę mojego dziadka, nieżyjącego już, Leona Kłodeckiego, który był esperantystą. I jakby fakt połączenia tego miejsca z osobą mojego dziadka zainspirował taki pomysł, żeby trochę się zagłębić w ten temat, którym mój dziadek żył. Adam Romuald Kłodecki. Co ja znalazłem w tym temacie? No na pewno interesują mnie słowa. I po prostu lubię pisać. Jak widzę jakieś ciekawe słowo, to od razu chcę je na wszystkie możliwe sposoby rozpisać. I jakby w kontekście wizualnej strony. Niekoniecznie zawsze znaczenie się przeplata z formą wizualną, ale jakby to nie jest nieuniknione, że to jakoś zawsze się tam przenika. Zaczęło się od tego rysowania liter, a kiedy to już był sposób na życie? Ja kończyłem projektowanie produktu na wzornictwie. Po jakimś czasie zmęczyłem się pracą przy komputerze, a zawsze lubiłem pisać i rysować. Dzięki internetowi to zostało zauważone gdzieś na świecie. Ludzie wyrażali chęć oglądania tego, więc w jakiś sposób starałem się te chęci zaspokoić. No i tak to się rozwijało. Zostałem jakoś zauważony, doceniony w tym temacie, a że temat jest dość wąski, no to postanowiłem kontynuować. To jest moja pasja jakby i no mimowolnie zawsze gdzieś jakoś to rozwijam. Piszę wszędzie i po wszystkim, gdzie się da, co pewnie widać na wystawie. Zawód kaligraf? Zawód kaligraf, projektant liternictwa. Często ludzie jakby myśląc o kaligrafii wyobrażają sobie takiego skrybę w skryptorium, który coś tam dłubie, albo widzą kogoś, kto wypisuje jakieś zaproszenia ślubne. No a dzisiaj jakby jest tak szeroki świat inspiracji, że można naprawdę łączyć wszystkie rodzaje sztuki z kaligrafią. Stajesz się ze swoim narzędziem pracy? Nawet tu przy sobie mam. Zawsze. Zawsze mam przy sobie co najmniej 3 pióra. Gdyby udało się stworzyć napis Polskie Radio Białystok. Okej. Polskie Radio Białystok.